Witajcie w kolejnym materiale, tym razem nie w gameplayu, ale w takim szybkim podsumowaniu. Mam nadzieję, że będzie szybko. Najważniejszych informacji o trybie multiplayer w Battlefield 4. Ponieważ ostatnio, szczególnie po targach Gamescom, pojawiło się sporo nowych doniesień na ten temat, dlatego pomyśleliśmy, że warto to wszystko zebrać w jedną całość. Więc Battlefield 4, czyli jak mawiają niektórzy złośliwi pecetowcy, Battlefield 3,5, zaproponuje sporo nowości, z których jednak większość dostrzegą, tak się przynajmniej wydaje, wyłącznie zapaleni fani trzeciej części. Ale o tym za moment, na początku o tych bardziej istotnych nowych elementach. Warto tu wymienić trzy, czyli tryb dowódcy, tryb obserwatora i pięknie brzmiące Levolution, więc może zacznijmy od trybu dowódcy. To jest powrót z Battlefielda 2142 i z Battlefielda 2 też. Umożliwi on jednemu graczowi z każdej drużyny wcielić się właśnie w dowódcę, w generała, który będzie obserwował pole bitwy z lotu ptaka. I użytkownik taki będzie miał przed sobą całą mapę, będzie mógł wydawać rozkazy oddziałom, wskazywać pozycje wrogów, zrzucać zaopatrzenie, a także w określonych warunkach i momentach meczu używać różnych dodatkowych broni, na przykład rakiet Tomahawk, czy na przykład jakichś fali zakłócających urządzenia elektryczne wroga itd. Przydatny element i miło, że powraca do serii. Ciekawostka jest taka, że będzie można tego właśnie trybu używać na urządzeniach przenośnych, czyli na smartfonach i tabletach. Dalej mamy tryb obserwatora, to jest ukłon trochę w stronę fanów e-sportu i wszelkich form podglądactwa. Będziemy mogli dołączyć do gry w dowolnym momencie jako obserwator właśnie i będziemy mieć bardzo dużo opcji oglądania po prostu rozgrywek innych graczy. Będziemy mogli z perspektywy każdego zawodnika obserwować akcje z lotu ptaka, z dowolnych rozmieszczonych, ustalonych wcześniej przez twórców wybranych miejsc, taki jakbyśmy byli kamerą. Możliwe, że DICE szykuje się trochę na e-sportową scenę, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jeden z zapowiedzianych nowych trybów też wygląda na taki, który pasowałby do e-sportu, ale o tym za chwilę. Przy czym warto też tu zaznaczyć, że ten tryb obserwatora będzie tylko na PC-tach i na next-genowych konsolach, więc jeżeli ktoś kupi wersję na PS3 lub Xboxa 360, to niestety nie będzie mógł podglądać się rozgrywek innych. Trzeci taki najważniejszy element, który najczęściej chyba twórcy wymieniają w różnych materiałach promocyjnych, to tak zwane Levolution. To jest interesujący feature, tak to nazwijmy. To jest po prostu podniesiona na wyższy poziom destrukcji otoczenia, znana, wprowadzona do serii Battlefield w ogóle przy okazji premiery pierwszego Bad Company, który wyszedł tylko na konsolach. To będzie po prostu coś, co pozwoli zmieniać nie tylko wygląd map, ale też przebieg rozgrywki jako taki w różnym stopniu, bo będziemy mogli na przykład zniszczyć generator zasilania prądu w jakimś budynku, przez co w całym tym wieżowcu wyłączy się światło, co wpłynie na przykład walki na korytarzach tego budynku, bo będzie tam ciemno i na przykład gracze z noktowizorami będą mieli przewagę. Więc to taka zmiany mniejszego stopnia, ale też będą zmiany i modyfikacje większego stopnia o wiele. Każda z map będzie miała właśnie taki jeden element. Na prezentowanych na Gamescomie fragmentach rozgrywki to był ten wielki okręt, który w pewnym momencie rozbijał się na jednej z wysp archipelagu, zmieniając zupełnie jakby układ sił na tej wyspie, dając dostęp do dodatkowego działa, które było na jego pokładzie zamontowane. Ale na przykład na innej mapie będzie z brzegu wielka tama, którą gracze będą mogli wysadzić, w tym sposobem zalewając całe miasto i zmieniając rozgrywkę w bardziej wodną niż była wcześniej. Więc to są takie elementy właśnie, które będą drastycznie zmieniać przebieg meczu i też co interesujące, one nie będą skryptowane, to znaczy nie będzie tak, że w konkretnej minucie meczu coś się włączy i zacznie się dziać, tylko to wszystko będą inicjować gracze. Jeżeli nie będą chcieli, to nie będą musieli nic takiego aktywować, poprzez nie będą musieli niszczyć na przykład tej wspominanej wcześniej tamy, jeżeli uznają, że to po prostu niepotrzebnie zaburzy rozgrywkę. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o jakieś bardziej rewolucyjne zmiany. Jeżeli uważacie, że jest inaczej, to piszcie śmiało w komentarzach i poprawiajcie mnie, a ja tak na szybko jeszcze mówię te mniejsze, które też są obecne, ale wydaje mi się, że nie zauważą ich gracze, którzy tylko pobieżnie są zaznajomieni z Battlefieldem 3 na przykład. To są poprawki, które DICE wprowadziło, obserwując dyskusję społeczności w głównej mierze. Jest to m.in. zbalansowanie możliwości klas, które same w sobie zostają identyczne jak w Battlefieldzie 3, czyli szturmowiec, żołnierz wsparcia, inżynier i zwiadowca.
Dostałem po prostu jakieś nowe zabawki, na przykład zwiadowca dostaje ładunki C4 wybuchowe, a inżynier dostaje wyrzutnię rakiet, której pociskiem będzie mogli kierować po wystrzeleniu. Takie coś było w Bad Company 2 i też gracze widziałem na forach, cieszą się, że taka zabawka wraca. Dalsze zmiany to są na przykład system ulepszeń polowych tak zwanych, czyli serię trzech bonusów drużynowych, które będą aktywowane w miarę kontynuowania dobrej gry zespołowej, tak to nazwijmy, z członkami naszego składu, więc każdy żołnierz wybierze zestaw ulepszeń sam dla siebie i będą one wpływać na styl rozgrywki, więc możemy na przykład otrzymać bonus do prędkości biegu albo do szybkości reanimowania poległych czy jakiś dodatkowy granat. A propos, będzie aż 7 typów granatów, to też z tych mniejszych zmian, w tym granaty błyskowe czy takie, które będą wybuchać przy kontakcie z jakąś powierzchnią czy z przeciwnikiem, więc to jest fajna rzecz. Będą też nowe animacje likwidowania przeciwników nożami i będzie też opcja skontrowania ataku nożem, jeżeli będzie on wyprowadzany od przeciwnika, który stoi przed nami, więc to będzie zawsze szansa na jakąś obronę. Zostanie też zmieniony system przygniatania ogniem, który był irytujący trochę w Battlefield 3 i będzie mniej odczuwalny, gdy będziemy atakowani z bliska i z broni mniejszego kalibru, więc to jest dobra wiadomość z perspektywy kogoś, kto już się zdążył poirytować tym systemem w BF3. I dalej jeszcze takie fajne, drobne rzeczy, to jest na przykład dodanie treningu, inaczej poligonu treningowego, który pozwoli nam przetestować śmigłowce i myśliwce. Po prostu, wiecie, nie trzeba będzie wchodzić na pusty serwer, czy testować, czy uczyć się latać przy innych graczach, tylko będzie oddzielny, nazwijmy to tryb właśnie, poligon, na którym będziemy mogli się nauczyć obsługi różnych pojazdów. Więc to jest bardzo pozytywna wiadomość, moim zdaniem przynajmniej. Będzie zachęcać do nauki tak bardziej oficjalnie. No i też taka drobna zmiana, na PC-cie będzie komunikacja głosowa wbudowana wewnątrz gry, przynajmniej wewnątrz każdego składu. No i składy będą 5-osobowe, a nie 4-osobowe jak do tej pory. I co dalej, jeszcze takie standardowe już informacje, czyli że będzie 10 map na starcie, będą 2 nowe tryby, łącznie trybów będzie 7. Z tych nowych to obliteration, czyli bomba pojawiająca się na środku dużej mapy. I kto pierwszy złapie tą bombę, będzie musiał wysadzić jeden z trzech celów wroga. I tak zabawa aż do zniszczenia wszystkich celów. I będzie też tryb nowy, Defuse, który się nazywa. Który bardzo przypomina Znajdź i zniszcz, czy tam Search and Destroy z Call of Duty. Czyli rundy bez respawnów, bez odradzania się. I to właśnie jest trochę moim zdaniem celowanie w e-sport. Taki bardziej, większa rywalizacja, większa ostrożność i tak dalej. Zapowiedziano też od razu premium, czyli tą paczkę wszystkich dodatków DLC, które też już zapowiedziano, chociaż nie znamy jeszcze dużej liczby szczegółów na temat DLC, ale zapowiedziano właśnie usługę premium, będzie można ją kupić za bodajże 170 zł, to jest na polską walutę. I one będą zawierać nie tylko dodatki, ale też będziemy szybciej dołączać do niektórych serwerów, szybciej będzie nam zlatywać czas w kolejkach oczekiwania do serwerów, będziemy jakieś tam dodatkowe kamuflaże do broni otrzymywać i takie tam. No właśnie, kamuflaże to też jest nowość. Nawet pojazdy będą mogły mieć różne wzory i kamuflaże, więc to może się nie wszystkim spodobać. No ale jeżeli chodzi o ogólne informacje, to by było chyba na tyle. Nie wiem, wypowiadajcie się na temat nowego Battlefielda i ogólnie całej serii. Jaka część jest waszą ulubioną i dlaczego? I czy też chcecie powrotu do klimatów na przykład II wojny światowej, jak autor tego filmu? I piszcie śmiało i nie zapominajcie dać łapki w górę, jeżeli spodobał wam się ten eksperymentalny materiał. I do usłyszenia!